Siemanko, witam Was w drugim sezonie kariery Arsenalem na moim kanale. Sezonie, który powinien być o wiele lepszy niż pierwszy sezon. Mamy 230 milionów do wydania. W pierwszym sezonie do końca walczyliśmy o mistrzostwo, walczyliśmy o puchary. W tym sezonie myślę, że czas zaliczyć progres i wygrać mistrzostwo, zagrać dobrze w Lidze Mistrzów, może sprawić niespodziankę. No i też na boiskach krajowych coś osiągnąć. To widzicie moje cele od zarządu. Mamy sporo pieniędzy do wydania, no i postanowiłem, że trochę zaszaleję. Kupiłem, tak jak widzicie w tytule, zawodnika za 150 milionów. Tym zawodnikiem jest napastnik Erling Haaland z Borussii Dortmund. Postanowiłem kupić Norwega, a sprzedać Aubameyanga. No, Haaland jest o wiele młodszy, jeszcze bardziej perspektywiczny, więc myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, jak i teraz. No, Borussia chciała 202 miliony, tyle co wynosi jego klauzula, ale zgodzili się na 152 miliony, więc mamy naprawdę wielki transfer. Ale czy Haaland zrobi większy upgrade u nas? Zobaczę. Kolejnym transferem jest sprzedaż Aubameyanga do Juventusu. Juve zaproponowało mi 80 milionów, ja chciałem 94, ale przystało na kwocie 90 milionów. Więc Aubameyang, bye bye, zrobiłeś dużo. Czas na innych. Kupiłem też bardzo utalentowanego francuskiego piłkarza Camavinga z Rennes. Tutaj w transakcję wszedł Luca Torreira i 20 milionów, jak się nie mylę. To chyba była taka końcowa oferta. No i tu sprzedaż od sprzedaży, więc kupuję też kolejną gwiazdę przyszłości. Może tak ciągle zostanę, ciągle kupuję takich piłkarzy do przyszłościowych. Tak jak teraz Ryan Cherki. Tak postanowiłem w drugim sezonie, żeby wzmocnić, no oczywiście Haaland może grać od razu, Camavinga myślę, że też od razu może wzmocnić nasz skład. Ryan Cherki, taka zawodnik przyszłości, no Haaland już teraz jest genialnym zawodnikiem, co tu mówię o przyszłości. No ale tak jest, tutaj kupiłem bramkarza drugiego, żeby mieć, bardzo utalentowanego Belga, wpłaciłem za niego klauzulę odstępnego, tak to widzieliście. I kolejnym transferem jest wzmocnienie pomocy, skrzydeł Ismaila Sar z Watfordu. No Watford chciał dużo pieniędzy, Sar myślę, że to naprawdę bardzo dobry będzie zmiennik na Pepe, choć myślę, że raz on będzie grał, raz Pepe. Sar ma o wiele większy potencjał, więc zobaczymy. No trochę wydań, czy te transfery były dobre? Czas pokaże. Najwyżej w następnym sezonie naprawdę postaram się o takie transfery, wiecie, jeszcze bardziej z górnej półki. No, Haaland 87 overalla, a ma 27 lat, a Aubameyang już ma 32 lata, więc to myślę, że to była naprawdę świetna wymiana pokoleniowa. No i Sar przyszedł, też jest spoko, Cherki, myślę, że w przyszłości to będzie talent i jeszcze raz talent. Milika pozyskałem za darmo, ale jego będę chciał oczywiście sprzedać. Traore za darmo pozyskane. No Milik i Fernandinho za darmo. To będą fajne wzmocnienia z ławki, ale myślę, że ich kupiłem, pozyskałem ich tak naprawdę na sprzedaż w przyszłości, tak samo jak Demara Greya. Czasem lepiej mieć trochę szerszą kadrę. No i rozpoczynamy od meczu starszej wspólnoty. Czemu mam w ogóle tak, czy starsza wspólnota? Nie widzę w ogóle, co to jest za mecz? No tak wygląda, że otarsze wspólnoty, no co, no wygrywałem pokarny. My nie wygraliśmy żadnego pucharu w tamtym, wygrałem coś w tamtym sezonie, no nic nie wygrałem, czego grałem z Liverpoolem? Może Liverpool wygrał wszystko, a ja jako druga drużyna z nim gram. No możliwe, no i rozpoczynamy kolejny sezon. Drugi sezon gramy z Benjaminkiem, więc kalendarz na początku sezonu mamy ciekawy, bo chyba w pierwszych czterech meczach trzy razy gramy z Benjaminkiem. No ale tutaj niestety tylko 1-0 wygrywamy, co nie jest takim, więc takim dobrym wynikiem moim zdaniem, no Grealish strzela gola. W czasie sezonu postanowiłem, że Declana Rice'a zrobię SO. Jak potem wyszła mi ta decyzja, czy to była dobra zmiana, przekonacie się oczywiście. Gramy z Bradford 2-1. Haaland strzela swoja, czy Haaland? Haaland się mówi. Haaland? Haaland. Haaland. On chce, żebym był Haaland. Haaland. Haaland, Haaland. Chyba nie pamiętam. Wiecie, ja nie oglądam Bundesligi, więc nie wiem, jak się mówi. No i Lacazette'a sprzedałem do Juve, do Interu, a z niego miejsce przyjdzie zaraz nowy napastnik, nowy rezerwowy. Everton 2-0, Haaland dwa razy. Ja będę mówił Haaland, ale mówi się chyba Haaland. Erling Haaland, Haaland. Kurwa, mam rozkminę. Dobry, jest Haaland. Niech będzie Haaland.
No i kupuje Dominika Calverta-Luina, rezerwowy napastnik za cholerę pieniędzy, można powiedzieć. Co tylko stucha robisz. Mam pieniądze, to wydaje. To były negocjacje. Everton nie chciał się zgodzić. Nie chciał się zgodzić. Robiłem naprawdę dużo rzeczy, żeby zbili tą cenę. Nawet Milika już zaproponowałem. Ja myślę, że ja bym brał Milika. Milik w końcu byś pograł. W rzeczywistości gdzieś ma niby trafić, ale Milik to jest dla mnie... Milik to jest dla mnie rozczarowanie tamtego roku, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. Ale no... Jak chce grać w Juventusie, a zaraz pójdzie do, nie wiem, do Francji. No tak jest, tak jest. No, chce się pokazać, nowy trener będzie. No Calvert-Lewin, te 63 miliony Everton przyjął potem, więc pozyskałem go. Jeszcze będzie jeden fajny transfer w zimie. A już taki realistyczny, naprawdę realistyczny. Kolejny mecz z Wieniamikiem, wygrana Holland. Strzela bramkę na 1-0. Więc pewnie, pewna wygrana. Dobrze rozpoczynamy ten sezon. Naprawdę jest sympatycznie. Jest sympatycznie. Ostatni dzień okienka transferowego, godzina. Wydaliśmy ponad 300 milionów na transfery. Prawie 300 milionów. Dużo. Aston Villa też wydała dużo. Bradford wydało tyle, ile miało. Brighton nie wydało nic, ale sprzedało Danka, więc no, pobili się. Krychowiak w Premier League. Znowu. Chelsea trochę sprzedała. Nic nie kupiła, Crystal Palace trochę kupiło. Everton też trochę wydało. Fulham też trochę. Mangina kupili, to jest naprawdę fajny transfer. Leicester sprzedało dwóch piłkarzy za 138 milionów, tylko nie kupiło. Liverpool sprzedał piłkarza za 160. Liverpool się osłabił, więc to jest jakaś szansa, że może powalczymy w tym roku mistrzostwo. Varane! No kur... Newcastle ile sprzedało. Nottingham nawet dużo wydał jak na siebie. Southampton też sporo wydał jak na siebie. Tottenham wydał w cholerę hajsu jak na siebie, kupując Busquetsa, który jest takim realistycznym transferem, w ogóle jest słaby. FIFA. O FIFA, nie mówię o rzeczywistości. Lecimy, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuki, kciuki, kciuki w górę, bo będzie fajnie. A teraz przechodzimy do najdroższych transferów tego gienka. Najdroższym transferem jest Erling Haaland. Mówiłem już Haaland czy Haaland? Haaland będę mówił. Erling Haaland, Haaland. Nie mówię Haaland, mówię Haaland i tyle. Możecie mi napisać w komentarzach, jak się mówi, jaką chcę, bo ja nie pamiętam. Ja naprawdę nie oglądam ligi niemieckiej. Parę razy słyszałem, jak się mówi, ale mam zawsze z tym problem. Wijnaldum do Napoli. Tak, Grafico City, ciekawe. Napoli kupuje ikonę. Munianin do Evertonu, Malen do Tottenhamu, Busquets do Tottenhamu, Martins do Lipska, no proszę, Sujonsu do Evertonu, Vinicius do Sevilla, Zaha do Borussii Dortmund, Olesai, Maximin do Milanu, Corona do Perze, no to współczuję. Ale no, taki Alassane Maximin w Milanie w ogóle, Milan. Milan, mój klub dzieciństwa, byłem mały, to Milan był zajebisty, Marco Van Basten, kurde. Hulit, Rijkaard, to byli piłkarze. Chciałbym, żeby Milan... Nie, chciałbym, żeby Inter wygrał mistrz. Nie, szczerze, Milan może być mistrzem Włoch. Tyle, tyle. Takie wspomnienia, nostalgia. Arsenal lata 10 też był zajebisty. Właśnie wygrywał, dopóki przyszedł Arsene Wenger. Arsene Wenger wspomniał tą drużynę. Kilkic Arsenalu pewnie testują z Arsene Wengerem na za tym stabilnym czwartym miejscem. Przegrywamy z Leicester. No w tym sezonie bardzo szybko przegrywamy. Może się okaże, że pieniądze szczęścia nie dają. W ogóle pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze pomagają w życiu, ale szczęścia nie dają. Miałbym 30 milionów na koncie. Miałem 30 milionów. Czy bym był szczęśliwy? Nie. Ale chociażbym mógł sobie kupić wszystko. No ale jak to się mówi, pieniądze szczęścia nie dają. W piłce nożnej pieniądze też szczęścia nie dają. No, wydaliśmy tyle hajsu. Może też nie wydałem tak dobrze tego, tych pieniędzy. Może rozbiłem dobry duet, jaki był Saliba Gabriel, co nie? A Dante Canarisa, boże, Kamavinga. Wygrywamy Lidę Mistrzów 3-0. No, Lidę Mistrzów nam poszło ładnie. Pepe, Haaland. Haaland, mówię Haaland. Ale piszcie. Piszcie w komentarzach, nie umiem wymawiać. Z Tottenhamem u siebie na Emirates. Z Tottenhamem Hotspur. Tottenhamem, który nie wiadomo kiedy co wygra. Jak ja w ogóle lubię, ja czytam, lubię Premier League, ja oglądam Premier League. I jestem bardzo wielkim ekspertem, ale lubię te komentarze, że Tottenham na mistrza, to jest ten sezon, kibic Tottenhamu i w ogóle. Odpalcie FIFA, tam może wygracie. Taka prawda, taka jest prawda. 1-0, Haaland.
Moim zdaniem w walce mistrzostwa zaświeciły 3 kluby, Liverpool i 2 kluby z Manchesteru. Leicester w końcu straci zapęd. Tak mówiłem, w 2016 zostali mistrzem, ale zobaczymy. Z Liverpoolem, w tamtym roku Liverpool zabrał nam wszystko. Mój przyjacielu, może to nie, no Liverpool nie jest przyjacielem, ale zabrałeś mi wszystko. Zabrałeś FA Cup, Puchar, Carabao, zabrałeś Premier League. Wszystko mi zabrałeś, żadnego pucharu nie dałeś, na. Dobra, koniec tego wokalu, gramy z Piemonte Calcio z Juventus. Juventus to w ogóle beka jest. Dzisiaj się nazywamy Juventus, w rzeczywistości chyba też jest beka z nich. Nie wiem, ja tylko naprawdę siedzę Premier, mnie inne ligi nie interesują. No jeszcze może Liga Meksykańska, czy to miałem. Ale dobra, Kostucha, skup się na komentowaniu odcinka, bo komentowanie symulowane jeszcze to jest coś zajebistego. Ja w ogóle lubię FIFA. Wygrywamy z Aston Villą 1-0 po bramce Jacka Grealisha. Grealish strzela bramkę swojemu byłemu klubowi. Mamy, lecimy dalej. Jesteśmy na czwartym miejscu. Mamy tylko 2 punkty straty do City, więc nie jest najgorzej. Gramy Fulham, derby. W ogóle wczoraj Fulham fajnie grał z United, dopóki... Fulham fajnie grał, jak się ograł. Ładne wykończenie Lukmana, ale potem wszystko się posypało, a my tu strzelamy bramki Pepe i Tomasa Parteya. Partey, we have a party. Lecimy, 2-0, lecimy dalej, Liga Mistrzów, robimy zmiany, mecz z Galatasarayem, mecz z Turkami. Kurki, czy lubicie kebaby, możecie mi śmiało napisać w komentarzu. Ja nie jestem wielkim fanem, wygrywamy 3-0, Sar. Calvert-Lewin nie trafia karnego, ale gdzie bramki Ismail Sara? No Sar to jest, no Sar jest dobry, Sar jest dobry, dobrze, to nie jest Sars 2. Crystal Palace, kolejne derby, muszą być dla Arsenalu. Są 1-0. Pepe. Declan Rice doznał kontuzji. To była bardzo, bardzo długa kontuzja Declana Rice'a. Musimy sobie radzić bez niego. Ale już mogę wam zdać, że w przyszłości jednak go przywrócę na śpetę. A Saliba z Gawiewe do obrońcami. Tutaj wygrywamy w Carabao Cup 1-0. Po bramce Jacka Grealisha. Nie zmieniłem w ogóle składu w Carabao Cup. Dobra. Mecz Chelsea. Kolejny derby. Werner, który nie umie strzelać w Premier League. W ogóle tak to jest, tylko do Premier League jednak to nie jesteś taki zajebisty. W niemieckiej lidze chcesz strzelać gole, a tu nie, Kai Havertz to samo. No, liga angielska jest lepsza niż hiszpańska, niemiecka, francuska i włoska. Mogą się oburzyć wszyscy, ale jest taka prawda, poziom ligi angielskiej jest najlepszy. No niestety tak to wygląda, no. Za niedługo w lidze hiszpańskiej będzie po co oglądać. Nie, że po co oglądać. Chyba nie, kiedyś to Liga Hiszpańska, Ronaldo, Messi tym żyła. Ciekawy jestem, jak Messi zakończy karierę, kibiców Barcelony w Polsce się skurczy. No, takie dziwne mam w ogóle rozkminy na tym odcinku. Nie wiem po co. Jakbym chciał kogoś sprowokować. Lecimy z Galatasaraya, Liga Mistrzów. Ja nie jestem fanem Arsenalu, więc możecie cisnąć po Arsenalu. Ja jestem fanem Manchester United, więc też możecie cisnąć. No ja sam cisnę. No i wygrywam 4-1, no 4-1, my jesteśmy dalej w Lidze Mistrzów, jesteśmy niepokonani, gra z Manchester United, proszę Państwa, Jamie Vardy na ataku. Jamie Vardy, ataku Manchester United. 3-1 przegrywamy, no i dupa. No i lipa, naprawdę lipa. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, jutro będzie kolejny odcinek z tej kariery, będzie druga część drugiego sezonu, więc czekajcie, dużo odcinków, co ja mam. Nie, ale odcinki będą się częściej pojawiać, ja już naprawdę systematyczny, naprawdę systematyczność u mnie będzie. 2-2 z Berlin, no Krychowiak strzela nam gola, ciekawe czy Krychowiak pamięta co to jest gol. W ogóle po angielskiej kadrze, no ale mniejsza, 2-2 z Berlin, no czyli co, my chyba nie chcemy wygrać tego mistrzostwa, co nie Arsenal? Po co? Czwarte miejsce jest najlepsze. Sport, Liga Mistrzów, Champions League. 1-0. Haaland. Miał mówić Haaland czy Holland? Holland chyba miał. Ja mam taką sklerozę. Ja mam 26 lat, a mam taką sklerozę. Ja się boję, co to będzie, jak będę miał 70 lat. Nic nie zapamiętam. Będą mnie się pytać, jak się nazywam, ja kurde, ja w ogóle jestem człowiekiem. Dobra, lecimy dalej. Pepe dwa razy. Ktoś słucha tego całego odcinka, to fajnie. Bo może jakieś wykwicić moje dziwne rozkminy. City. U siebie. No wygrać City u siebie to trzeba. Arsenal, dasz radę, proszę Państwa. 0-0, no. No kurde, coś ten sezon nie idzie. To nie jest tam ten sezon, gdzie walczyliśmy z Liverpoolem o mistrzostwo. To jest ten sezon, w którym będziemy walczyć o nic.
Wolverhampton na wyjeździe. Wilki. Groźne. Były groźne? 3-1. No, Thomas, Pepe. No, Pepe to jest taki piłkarz, który w FIFA jest zajebisty. W rzeczywistości Pepe to jest rozczarowanie. Ale od tego są tryby kariery, żeby grać swoją ulubioną drużyną, robić z nich najlepszych. Takim właśnie Pepe. Na przykład, że w FIFA jest zajebisty, w rzeczywistości nie. Na przykład grać w karierę Manchester United, gdzie Jesse Lingard jest najlepszym piłkarzem. Grać nim 10 minut. Grać jakiś SPO. Albo zrobić z niego napastnika i strzelać nim po 30 goli na amatorze. I potem rzucać screeny na Twittera. 2-2 z West Hamem. Nie widzę tego sezonu, wam powiem. Jak ta druga połowa sezonu będzie tak fatalna jak ta, to my nie wiem, czy coś osiągniemy. Ale może chociaż FA Cup i Carabao Cup wygramy. No proszę, Carabao Cup jesteśmy kolejny ludzie. Ważne, żeby wygrywać trofea, jak to się mówi. Jedno trofeo już wygraliśmy w tym sezonie. Tarcza dobroczynności. To tarcza wspólnoty. Fajnie by było wygrać FA Cup, Carabao Cup i Champions League. No jeśli nie wygramy Premier League, to spokojnie, mamy jeszcze na to 13 sezonów. Newcastle wygrywamy, no Pepe. No Pepe to jest kurde piłkarz najwyższych lotów. Po co stary, jak jest Pepe? Southampton. Czy Arsenal pokona? Przegrywamy 1-0. Jest zajebiście, zajebiście po prostu. Kocham Arsenal Londyn. Nie ma takiego klubu jak Arsenal Londyn. Jest Arsenal Football Club. Najbardziej lubię, jak ci dziennikarze się mylą. Profesjonalni, kurde, profesjonaliści. Profesjonaliści nie przegrywają z Bradford, co nie Arsenal. Z Bradford nie ma szans, żeśmy przegrali. Remisujemy 0-0. Ja pitole. To jest dramat tego odcinka. Naprawdę, to jest dramat. Moje zdanie, to jest dramat. Powiedz 10 razy tylko. To jest dramat. Ile jeszcze razy to powiem? Nie wiem, ale to jest dramat. No i tak kończy się pierwsza połowa tego fantastycznego drugiego sezonu kariery Arsenalem na moim kanale. Oczywiście statystyki, tabela, inne piku-piku. No Haaland. Auba był lepszy na pół metru. Ale pamiętajcie, jeśli wam ten odcinek się spodobał, jeśli macie jakieś propozycje transferowe, to piszcie śmiało. Bo jeśli w tym sezonie ich nie zrealizuję, bo ich nie zrealizuję, to w trzecim sezonie bardzo chętnie zrealizuję wam jakieś transfery. Oczywiście nie kupię niektórych piłkarzy, bo gram na surowym trybie rywalizacji transferowym. Pamiętajcie o łapkę w górę. Co najmniej 100 tysięcy łapek w górę, to kolejny odcinek, więc śmiało. Śmiało, wiem, że jesteście w stanie to zrobić. Zakładacie 99 tysięcy kont i jedziemy. No my jesteśmy po 20 kolejkach na 5 miejscu. Mamy 13 punktów straty do City. Do Ligi Mistrzów mamy straty 6 punktów. Więc zanosi się na piękną kompromitację w tym sezonie. Ligę Mistrzów w kolejnej fazie zagramy CSKA Moskwa. No nie, no CSKA Moskwa to my musimy przejść. No jeśli nie przejdziemy ruskich, to naprawdę będę załamany. No jeszcze klasyfikacja strzelców, a ja powoli się z wami żegnam. Pepe ma 10 goli. Jest kit. To tyle. Jeśli wam się podobało, łapka w górę. Na razie.